Wiecie co Epic Games doda w sezonie 11? Na pewno niedobrą fabułę, a więc hej wszystkim z tej strony Jaju i tylko przypominam o trwającym halloweenowym konkursie, w którym do wygrania będzie Skull Trooper lub skin o wyższej wartości, 1000 V-dolców, a także starter pack. Wpiszcie tylko kod JAJUET w Fortnite'owym sklepie, aby wziąć udział, jeżeli do jutra pojawi się 1000 nowych wspierających, a wy wbijecie łapkę pod tym filmem, to obiecuję, że nagrody znacznie się powiększą, a skiny będzie mogła odebrać osoba tylko z moim kodem, a więc myślę, że naprawdę warto go wpisać. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Sezon 11 musi być dla naszej gry rewolucją, jeżeli twórcom zależy na wyciągnięciu Fortnite z dołka. Póki co jesteśmy na najniższej pozycji od kilku lat i powoli Fortnite dochodzi do momentu, w którym wykrusza się część casualowych graczy, a ostaje się tylko ta najbardziej wytrwała. Twórcy natomiast już w sezonie 9 porzucili fabułę i uznali, że Fortnite obejdzie się bez niej. Jak widać, byli w głębokim błędzie, jednakże błędów decyzji nie cofną i nawet jeżeli powróciliby do tego, co to grę trzymało na topie przez ostatnie 2 lata, to niestety, ale zdecydowanie by to nie zadziałało. Przy fabule siedzi obecnie naprawdę niewiele osób i widzę to chociażby po moich widzach, którzy fabularnymi nowościami aż tak się już nie interesują, a przy fabule ostała się naprawdę malutka garstka osób. Niestety, ten rozdział Fortnite został zamknięty i zmiany na mapie są już tylko omawiane pod względem nowości, a więc co musi zrobić Epic Games, aby wyciągnąć się z tego dołku i czy jest to w ogóle możliwe? Ano pewnie, że jest, jednakże musimy pamiętać, że Fortnite nigdy już nie powróci do dawnej świetności, ani nawet nie zbliży się do swojego dawnego wyniku. Tą kolejną nadzieją, która delikatnie odbije nas od dna, będzie sezon 11, o którym już troszeczkę wiemy. Zacznijmy od standardowej informacji, czyli od daty premiery. Rozpocznie się on już niedługo, bo 6 października o godzinie 10 lub 14. Tutaj nie jesteśmy niczego pewni, ponieważ twórcy nie zdecydowali się jeszcze na godzinę wypuszczenia aktualizacji. Po raz pierwszy w historii naszej gry sezon rozpocznie się w inny dzień niż w czwartek, bo rozpocznie się w niedzielę, co oznacza, że twórcy szykują coś rewolucyjnego i specjalnego. Jak sami przyznali, będzie to przełomowy moment Fortnite, który najpewniej nigdy w życiu się już nie powtórzy. Pierwsza myśl wskazuje oczywiście na One Time Life event w pokroju startu rakiety, jednakże prawda może być nieco głębsza. Obecnie na mapie posiadamy 3 różne ważne obiekty. Rakietę, bramę światów, a także kostkę i wiadomo jest, że te 3 elementy będą ze sobą współgrały w końcowych chwilach sezonu, aby stworzyć najpewniej największy cud, jaki możemy sobie wyobrazić, jeżeli chodzi o wydarzenia na żywo. To co ujrzymy będzie zapewne czymś pięknym, jednakże dojdzie do tego 5 października lub wcześniej, a więc twórcom na 100% nie chodzi o to. To co im najpewniej chodzi po głowie, to przełomowy moment zarówno dla ledwo zipiącej fabuły, jak i dla gameplayu, a mowa tutaj o całkowicie nowej mapie lub odświeżonej starej. Pogłoski mówią także o powrocie mapy sezonu pierwszego, aby każdy miał coś dla siebie, a do tego dorzucone byłyby stare mechaniki, włącznie z brakiem turbobudowania. Miałoby to przyciągnąć starszych graczy. Pogłoski mówią także o specjalnej mapie przygotowanej pod tryb, w którym jedyne co się liczy to nasz aim, ponieważ budowanie, jak i niszczenie rzeczy za pomocą zbieraka zostałyby usunięte. Pewnie nowa mapa nie będzie aż tak do końca nowa. Wyrzucenie starej kosztem nowej mogłoby się okazać jednostronnie kartą. Albo by się to udało, albo twórcy przybiliby tej grze ostatni gwóźdź do trumny. Najpewniej doznamy powrotu lokacji sezonu pierwszego, a także masowych zmian na południu mapy. Dzięki temu otrzymamy całkowicie nowe doświadczenie, które będzie powiązane z nostalgią. Ile to ja bym dał, aby pograć na mapie sezonu drugiego czy czwartego? W sumie to nic bym nie dał, ale fajnie by było. Skoro i nowe zmiany na mapie, to te muszą być jak najbardziej powiązane z karnetem bojowym, który jak co roku będzie tyczył się obecnych w sezonie wydarzeń. W zimę mieliśmy motyw zimy, a w sezonie 6 mieliśmy motyw halloweenowy, a więc najpewniej się to powtórzy. Przypominam, że wraz z powrotem Skull Troopera do sklepu rozpoczynamy konkurs na te rzeczy, o których mówiłem na samym początku, ale o tym porozmawiamy innym razem. Wpiszcie i trzymajcie mój kod w sklepie, aby oczywiście załapać się na te
event i konkurs. Tak jak rok temu, tym razem otrzymamy jakieś straszne nowości. Nie tylko w postaci zmian na mapie, ale i również w postaci skinów. Póki co jedynym przeciekiem dotyczącym karnetu bojowego jest ten powiązany z mrokiem w skórkach, a także jeszcze jedna dotycząca męskiej wersji Skull Troopera. Mogłoby to znaczyć, że ponownie pojawi się motyw kostki, ponieważ jest ona właściwie tym mrokiem bezpośrednio powiązanym z zapowiedzianymi w plikach skinami. Ciekawe koncepty, jednakże jak co sezon w karnecie pojawi się coś jeszcze. Zawsze są takie cuda pokroju petów i tym podobnych, jednakże tym razem będą to breloczki, o których doskonale wiecie chociażby z sezonu 9. Będziecie mogli je zaczepiać obok broni, skinów czy nawet na zbierakach, przynajmniej na to się zapowiada dzięki dostępnym nam plikom. Zmian będzie jeszcze troszkę, jednakże na wszystko musimy cierpliwie poczekać. Dajcie znać, czy zaintrygowało was coś szczególnie we wszystkich tych zmianach, ponieważ ja chyba najbardziej doceniam wątek nowej mapy i możliwość powrotu tej sezonu 1. Ścielcie suba, łapkę w górę i nie zapomnijcie o moim kodzie w sklepie. Życzę wam wszystkim miłego dnia, trzymajcie się i cześć!